Tramwaj, kierunek nowoczesność. Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Rzecznik prasowy oczywiście. Dwa pytania na temat tramwaju, który jest za tobą. Jak on będzie przetransportowany do samego muzeum? No cóż, transport tego typu wagonów odbywa się zawsze na takiej platformie samochodowej. Myślę, że w tym momencie jeszcze chyba za wcześnie jest mówić o transporcie, no ale zazwyczaj tak robimy, więc czego innego można się spodziewać. Ten wagon ma się pojawić jako część kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego powstającego. No jest to związane z tym, że Muzeum Getta Warszawskiego powstające szukało eksponatów. Zwróciło się do nas z pytaniem, czy moglibyśmy przekazać nasz wagon A pochodzący z 1908 roku jako depozyt, jako eksponat. No, chcemy, żeby on jeździł cały czas po ulicach Warszawy, dlatego zaproponowaliśmy rekonstrukcję z wykorzystaniem tego najważniejszego elementu, czyli wózka i ramy. No dobrze, czy będzie jeździć w takim razie ten tramwaj, czy nie będzie? To jest bardzo dobre pytanie. Na razie nie jest to wagon, który mógłby jeździć. Jeżeli on trafi w momencie, kiedy on trafi do Muzeum Getta Warszawskiego, no nie będzie jeździł, bo będzie eksponatem statycznym. Natomiast jest możliwe zamontowanie w nim silników, tak żeby ten wagon mógł być wagonem jeżdżącym. No ale nie ma takiej potrzeby, więc jest to tylko w tym momencie opcja. Jak z Hyundaiami? Miało być prawa oprogramowania, żeby lepiej hamowały, mniej gwałtowne? Dobre pytanie. Wprowadzaliśmy zmiany w oprogramowaniu Hyundaiów i to kilka razy. Teraz to hamowanie odbywa się w taki sposób, że no ten algorytm w inny sposób pracuje niż dotychczas to się odbywało. I co ciekawe, ten algorytm na początku wprowadzony, który no wywoływał takie komentarze, no bo nie będziemy ukrywali, że ich nie było, on jest identyczny jak w wagonach typu Jazz. Natomiast z jakichś powodów odczucia motorniczego, odczucia pasażerów są inne, no i dlatego dokonywaliśmy tej zmiany w algorytmie. Z tego co wiem, nie mamy już skarg na to gwałtowne hamowanie, na to hamowanie, które jest odczuwane jako gwałtowne. Czy jeszcze jakieś pytania? Ciągle, tak. Dobra. No to kolejne pytanie na temat też Hyundaiów, kiedy będzie krótki jeździć? Krótki wagon wyjedzie jako ostatni. Najpierw chcemy się uporać z wyjazdem wszystkich wagonów jednokierunkowych i dwukierunkowych. Ja nie potrafię podać dokładnie daty, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za miesiąc. No, to jest coś, co chcemy zrobić jakby w ostatniej kolejności, po uporaniu się z dokumentami, po uporaniu się z przyjmowaniem wszystkich wagonów dwukierunkowych i jednokierunkowych w wersji drugiej oczywiście. Tramwaj do Wilanowa teraz powstaje. Jakie może linie tam już powstaną? Są już planowane jakieś trasy? Wiemy tak. Wiemy, że tramwaj z Wilanowa będzie odjeżdżał co 4 minuty. To będą dwie linie. Jedna linia będzie jechała prosto po Marszałkowskiej, druga linia będzie skręcała w lewo na Placu Zbawiciela i będzie przejeżdżała przez metro Politechnika. Na razie jeszcze nie potrafię nic powiedzieć na temat trasy z ulicy Gagarina, a tym bardziej z ulicy Świętego Bonifacego, czyli z tej odnogi na Stegny. Ale już jakby takie główne założenie, gdzie chcemy jeździć, no już jest. Aktualnie nachodzi nam na linię 10:35. Nie chcę rozmawiać o numerach, bo jest to kompetencja Zarządu Transportu Miejskiego. A zresztą no, to jest rzecz, która tak naprawdę jest ustalana na koniec. Dlatego się spytam jeszcze o numery. Mamy linię 11 i 25. To są linie, które jeżdżą tylko i wyłącznie w tygodniu. Czy nie powinna być zmiana numeracji, żeby było widoczne od razu, że to jest? Myślę, że to jest pytanie do Zarządu Transportu Miejskiego, no bo co zostanie zlecone tramwajom warszawskim, no tak to wykonamy oczywiście. No bo polityka rozkładowa, no to jest kompetencja Zarządu Transportu Miejskiego, którą oczywiście wykonujemy. To jeszcze pytanie na temat SIP-u w Jazzach. Kiedy się zakończy już wymiana? Kiedy się zakończy? Mogę powiedzieć, kiedy się zaczęło. Mamy za sobą porozumienie z PES-ą, czyli z producentem, który wykona naprawę SIP-ów. Porozumienie jest o tyle ciekawe, że nie chcemy, żebyśmy wracali z technologią do 2015 roku, a nawet wcześniejszego. Dlatego tramwaje warszawskie też dokładają od siebie dodatkowe prace, tak żeby ten SIP no, osiągnął standard tego, co jest na przykład w Hyundaiach. Wiem, że te prace są teraz prowadzone, związane z SIP-em. Pierwsze cztery
Wagony będą wagonami próbnymi. Jeżeli po testach się okaże, że wszystko jest w porządku, no to powinniśmy mieć w ciągu kilkunastu miesięcy zakończoną całą naprawę systemu informacji pasażerskiej we wszystkich jazzach. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, no bo tutaj nikt nie będzie ukrywał, że no jakby działająca w niewłaściwy sposób informacja dla pasażerów w tych wagonach to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Natomiast to, co było najtrudniejsze, czyli zaplanowanie tego w odpowiedni sposób, tak żebyśmy nie cofali się do roku 2015, to mamy za sobą. No teraz tylko musimy po prostu wykonywać wspólnie z PES-ą prace informatyczne, ewentualnie lekką przebudowę oczywiście samego systemu. Kiedy zobaczymy już pierwsze testowe pojazdy na ulicę? Nie potrafię tego powiedzieć. Na to pytanie mogę odpowiedzieć sprawdzając fakty. Dobrze. Czy jeszcze coś mamy? Jedno pytanie, które się powtarza, jest cały czas przez mieszkańców podmiejskich gminy. Czy coś może kiedyś pojedzie? Czy są jakieś rozmowy prowadzone poza granicami? Najwięcej możemy powiedzieć tak naprawdę o tramwaju do Ząbek, bo zostało przygotowane studium wykonalności dobre kilka lat temu tego tramwaju do Ząbek. No to studium wykonalności oczywiście zyskało taką akceptację ze strony techniczną, ze strony tramwajów warszawskich, no ale pytanie otwarte jest oczywiście o finansowanie i przede wszystkim o możliwości finansowania samorządów, które są no, poza Warszawą. Wydaje mi się, że na razie mogło to być trudne ze względu na to, jaki mamy ustrój samorządowy, ze względu na to, jak są finansowane tego typu inwestycje. Natomiast no, tak, ja mogę powiedzieć no, jako tramwajarz, że to byłoby bardzo potrzebne, żebyśmy mieli gdzieś, bardzo byśmy chcieli mieć jakąś linię podmiejską. No to jest oczywistość, że pytamy tramwajarza, czy chce mieć więcej tras tramwajowych i tramwajarz zawsze odpowie, tak, chcielibyśmy mieć więcej tras tramwajowych. Czy tutaj ewentualne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej czy innych? No zawsze to jest możliwe, natomiast no, ustrój samorządowy utrudnia taką inwestycję. No, ja nie słyszałem, żeby w Polsce były budowane na razie podmiejskie linie tramwajowe, a szkoda. To na koniec jeszcze pytanie na temat linii 20. Często linia 20 jest skrócona do pętli koło. Czy są jakieś planowane rozwiązania, żeby to się zakończyło? Ale mówimy o sprawach technicznych, czy mówimy o... Sprawach technicznych. Wszystko tak naprawdę zależy od systemu sterowania sygnalizacją świetlną na trasie do 20, ale ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest częste, czy to się często zdarza, czy rzadko. No musiałbym popatrzeć w statystykę. Natomiast no, rozwiązanie takie, że jeżeli mamy jakieś utrudnienia na trasie, skracamy linię, no to jest chyba najlepsze z punktu widzenia pasażera, jeżeli nie można jechać dalej. I to jest chyba normalne postępowanie. Tak, tylko tutaj się pytam, ponieważ linia 20 jest notorycznie kilka razy w tygodniu skracana do pętli koła w związku z problemami na przejeździe do Bornerowa. Ja myślę, że możemy wrócić do tej rozmowy, ale musiałbym popatrzeć w statystyki. Dobrze. Dobra. Dziękuję. Dzięki Ci bardzo.